duże traumatyczne przeżycie, szok. Perspektywa, która rozpościera się przed oczami osoby chorej, no to jest, tak jak ta choroba jest postrzegana, to jest wózek inwalidzki w krótkiej perspektywie czasu, no i wegetacja. Tak o diagnozie, którą postawili lekarze, mówi pan Michał, u którego wykryto stwardnienie rozsiane. Na szczęście dzisiaj SM można coraz skuteczniej leczyć, a choroba nie musi oznaczać wyroku. Jesteśmy świadkami absolutnie rewolucji leczenia tej choroby, dlatego pacjent, który w tej chwili otrzymuje diagnozę stwardnienia rozsianego, nie jest już pacjentem skazanym na wózek inwalidzki. Nasi pacjenci w tej chwili żyją normalnie, zakładają rodziny, pracują, także bardzo dużo wydarzyło się dobrego na przestrzeni lat właśnie w tej jednostce chorobowej. Ciągle trwają także badania nad nowymi lekami oraz kolejnymi innowacyjnymi terapiami. Aby móc pomóc jak największej liczbie pacjentów w sposób nowoczesny i przede wszystkim skuteczny, w Zabrzu powstaje kompleksowy ośrodek dla chorych na stwardnienie rozsiane. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Polsce. To ośrodek, który będzie oferował chorym na stwardnienie rozsiane, osobom, które mają podejrzenie tej choroby, szybką i bardzo profesjonalną diagnostykę w tym kierunku. To, co na pewno wyróżnia ten ośrodek, to wyjście naprzeciw aktualnym trendom, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, organizację opieki medycznej. Mianowicie będzie oparty w znacznej mierze na ambulatoryzacji opieki. Ośrodek, który rocznie ma przyjmować około 3000 pacjentów, powstaje na terenie Zabrzeńskiego Szpitala Klinicznego nr 1 i będzie częścią Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To będzie ośrodek dedykowany tym pacjentom, a to jest niezmiernie ważne, bo jednak zawsze gdzieś ci chorzy byli wtopieni w oddziały neurologii. Ten ośrodek będzie nastawiony na działania ambulatoryjne. Także jeżeli tylko da się służyć pacjentowi poprzez poradę, poprzez leczenie w ramach dziennego pobytu, to wtedy też komfort takiego leczenia dla pacjenta, który może wrócić po tym do domu, jest znacznie większy niż leczenie w trakcie, powiedzmy, zwykłej czarnej hospitalizacji. Generalnie rzecz biorąc, jakby kompleksowość tego ośrodka ma polegać na tym, że po pierwsze terapia, rehabilitacja i dodatkowo taki jakby modelowy, przykładowy obiekt, mieszkanie, które jest tutaj zlokalizowane dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, z zaprezentowaniem różnego rodzaju udogodnień oraz dodatkowo z jakby możliwością nauki do korzystania z pewnych technologii, które będą w tym mieszkaniu takim, można powiedzieć, modelowym zastosowane. Bardzo się cieszę, że rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w swojej wizji ma budowanie potęgi medycznej Zabrza. Jestem za to ogromnie wdzięczna i cieszę się bardzo, że właśnie stajemy dziś tu, niejako przed prezentem, który Śląski Uniwersytet Medyczny, który przecież rodził się w Zabrzu, w prezencie na stulecie miasta przygotowuje. To wzruszający moment, to bardzo ważny moment. Cieszę się ogromnie i wierzę, że wielu chorych na SM będzie mogło szybko i sprawnie wracać do aktywności życiowej i zawodowej. Koszt budowy kompleksowego ośrodka dla chorych na stwardnienie rozsiane Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad 12 milionów złotych. Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci do ośrodka późną jesienią tego roku. Ośrodek taki jak ten, który tutaj powstaje, jest to szansa, nadzieja dla osób, które po diagnozie stwardnienia rozsianego będą wiedzieli, że jest ośrodek, który może pomóc im realnie w problemach, z którymi już się zderzają, bądź które czekają na nich.